Siemano. Siemano. No, jeszcze opaski. Aż tak nie pasują te czyste, nie? Zbiorniczki. Spokojnie, jeden przejazd i już. Łotniki też były takie ładne. Nie? Śliczne, no. Galanteria. Resztka galanterii się tutaj na wóz pakuje. O. Przygotowanie do nocy muzeów? Tak jest, cały czas się to przygotowuje. Będziecie mogli zobaczyć, jak się przestawiało. To robi wrażenie. Cały ten kuszo, zobaczcie, patrzcie tu. Bo to wszystko z portu. To jest czołgowy kurz. I czołgowy i działa samodzielnego kurz. Jesteśmy przy pojeździe pancernym. Tak zwanym, gdzie ten kierowca jest? Tego? Kierowca, ej! A kościół. Gdzie kierowca jest? Wiem! A kto kierowcą? Ten co nakurzył, tak nie wiem. No, tu jest kierowca. 9 lat to odbudowywał, żeby to ruszyło. I w końcu ożyło. Jak możecie zobaczyć tutaj z tej strony, chodźcie. Już się źle zaczęło. Już są pierwsze defekty podczas jazdy. Jak możecie spojrzeć, grzebienie gąsienic są polerowane, także to zaczęło jeździć. No, ostatnia galanteria już się na wóz kładzie. Taka szpadelek, łopatka, breszka, zbiorniczki. Wszystko jest praktycznie na miejscu. Beleczka jest, jedna, druga, tak. Spoilery tak. Jakbyśmy się zakopali w tym kurzu. A tego jest dużo. Tego możecie się spodziewać, naprawdę. Żałujcie, że was tutaj nie ma. Dzisiaj, 18, akurat maja w tym wypadku. W całą noc. Całą noc jeszcze możecie przyjść, ale na pewno odcinek będzie wyemitowany zupełnie kiedy indziej, także no. Zapraszamy w przyszłym roku. Mówiłem wcześniej. No. Szanowni Państwo, to urządzenie służy do zdrapywania nadmiaru błota, które może zgromadzić się pod kołem napędowym i powodować zrzucenie gąsienicy. I śniegu. I śniegu również. I kamieni. Co w Rosji śniegu nie brakowało. I jakiegoś rozjechanego Niemca. A to wykuś, prawda? Nie. No dobrze, jakbyście nie poznali pana, to jest pan, który prowadzi również kanał Broń Pancerna Świata. Zapraszam. I również zapraszam na Defense24, gdzie pisuję. A teraz tak, koła nośne, podwójne, ale co ciekawe, bez amortyzacji. Nie mają ani zewnętrznego bandaża gumowego, ani nie mają amortyzacji gumowej wewnątrz. Czyli tutaj metal, jest to dosyć hałaśliwe, chociaż chyba są bardziej hałaśliwe czołgi z tego typu rozwiązaniami. No zdecydowanie tak, ale jak zobaczycie później na filmie,
bardziej słychać silnik w tym pojeździe. Może przez to, że nie ma założonej jeszcze górnej płyty, ponieważ nie mamy cały czas zbiorniczka wyrównawczego i mamy zastępczy. I też chcieliśmy pokazać widzom, jak wygląda to, co dzięki wielu z was się stało, czyli chłodnice. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy jeszcze raz. Tak, tu jest silnik, to jest komora, przedział silnikowy, Adasiu. Tak i jest. I to jest to, co ufundowaliście wy. O, tu, tam, tam moje, o. To już nieraz żeśmy wspominali, także to dziękujemy wam pieniędzy. Serdecznie. Dziękuję, my. Bardzo. My, wszyscy tutaj zgromadzeni i radio, który powiedział, że jest niewyględny i tak, nie chce z nami rozmawiać. Boi się, bardzo brudny jest, ponieważ podczas dzisiejszego przestawiania tego eksponatu ukurzyło się to właśnie w ten sposób, jak możecie zaobserwować. Co ciekawe, dużo wycieków nie ma. Znaczy nie ma ponad normę. Tak. Tak, w instrukcji obsługi przewidziane jest, że może być wyciek do 2 litrów na godzinę płynu chłodzącego i taki jest. Oczywiście to był żart, bo tam przed każdą jazdą trzeba było w takim pojeździe sprawdzać, czy właśnie nie ma wycieków. Szczególnie paliwa, szczególnie bo jest paliwa. Bardzo drogie na polu walki. Jak powietrza, oleju, no generalnie ten pojazd musiał być utrzymany no, w bardzo dobrym stanie. Nie. Nie ma, no to co, jakie powietrze? Nie ma powietrza. No ale ma. Nie ma kompresora, nie ma powietrza. Nie ma sprężarki. Jakoś sobie to pompuje. Możesz trochę o tutaj przedziale bojowym popowiadać. Tu się dużo dzieje. Nie, właśnie tu się najmniej dzieje. Nie wiem. Patrz, no nie. Akumulator jest. Nawet. Ono jest. Niemieckie. Niemiecki akumulator. Niemieckie. 3 lata mają. Dazwany. Nie widzisz. No. I pali. Patrz, pali na dotyk kluczyka i albo korby. Na widok wszystkiego pali. Po prostu robi tak, trt i już jedzie. Nawet amunicję ma, teoretycznie. Amunicja dzielona, tutaj mamy łuski z ładunkami miotającymi, tam są pociski przeciwpancerne i odłamkowo burzące. No i sama armata, jak widać, zajmująca bardzo dużo miejsca. Ładowniczych musi być 2, bo i te pestki są dosyć ciężkie. Ale zobacz, jakie kocie ruchy. Jaka sprawność już wyrobiona. No tu jeszcze, ale zaraz, moment, bo to tak, tu jeszcze... Wyciek jest. Oprócz tego wycieku malutkiego, to jeszcze tak, brakuje tu podłogi, czyli stałbym gdzieś tyle wyżej, bo te drążki musiałyby zostać przykryte. No i jeden ładowniczy pociskami tu. Korzystał sobie z tego, kłas opierał sobie tutaj o tą lawetkę, ryk, otwierał zamek. Znaczy nie ja otwierałem zamek, tylko tamten drugi, ale teraz jest... O. Jak nie widzicie, otworzysz. W pozycji do jazdy przygotowane, więc nie pokażemy. Niestety. Poza tym drugi ładowniczy musiał tutaj jakoś sobie tańczyć, poradzić przy tak przekręconym dziale jest to naprawdę bardzo trudne. Można jeszcze zwrócić uwagę oglądającym na drążki skrętne, które są właśnie zawieszeniem. I warto zauważyć, że one są zakotwiczone w taki sposób w kadłubie, że koła nośne są ustawione asymetrycznie. Czyli z jednej strony są troszeczkę do przodu względem kół nośnych z drugiej strony. Celownika jeszcze nie ma, nie? Nie ma. Celownika nie ma. Ale możesz pokazać tam stanowisko kierowcy, jak to się prowadzi, o takie rzeczy. Ludzie takie rzeczy lubią. Ja nie wiem, jak to się prowadzi, bo jeszcze tym nie jeździłem, więc jak mogę wydać swoją opinię? Prowadzi się podobno bardzo lekko. Podobno jak czoło. Podobno bardzo lekko się prowadzi. Jak już wbijesz bieg, to już lecisz. Ja mogę wcisnąć sprzęgło. Jedną nogą. No tak, no a ilo ma? Dowódca to z której? Z tej strony się. Tak, dowódca tutaj. To można teraz zobaczyć, jak tutaj komfortowe warunki, oczywiście w cudzysłowie, ma dowódca.
Oczywiście tutaj jeszcze brakuje siedziska, brakuje radiostacji, ale za wygodnie to on tam by nie miał, gdyby te elementy zostały zamontowane. A teraz oddaję mikrofon panu prowadzącemu. Ja nie prowadzę. Ja jeszcze nie prowadzę tego. No i zasadniczo to tak wygląda. Resztę zobaczycie za chwilę. Zobaczcie, jak to jest ładnie przycięte, tak nie za prosto, żeby było. Panowie, jako że w czasie II wojny światowej Sowieci szli głównie w ilość i to było całkiem logiczne postępowanie z ich strony, no to nie przejmowali się za bardzo, żeby to było ładnie wykonane, więc możecie zobaczyć, jak tutaj walcowane płyty ze stali pancernej, które tworzą kazamatę, są przycięte. I jak równo są przycięte, znaczy nierówno są przycięte. Tutaj no jest to bardzo krzywo, nawet na oko jak się spojrzy. No ale sprzęt działał, walczył, coś zniszczył. To jest płaska, mogli mówić płyta, nie? Jakby tam podszycie. Jak ona tutaj pójdzie jedna, to pójdzie druga, a tutaj masz radiostacje założone i działo odkręcasz maksymalnie w tamtą stronę, bo tak, miejsce nogi dowódcy to jeszcze się jakoś zmieści, ale ładowniczy... Nie przemyśleli tego. Nie, wiesz co, to jest trochę tej rosyjskiej filozofii, zwróć uwagę. Masz cel. Celem jest to, żebyś miał potężne działo, bo jest przecholerne działo, idealnie nadające się do walki z wozami przeciwnika, w porządnym pancerzu. Nie? I to jest jakby cel, a cała reszta jest dostosowana do tego patentu. To nieważne, że było ciasno, że było krzywo, że było głośno, że nie było gdzie nóg postawić, kogo to obchodziło. Masz się dostosować. Ergonomia to jest coś, do czego ty masz się ułożyć do maszyny, a nie na odwrót. No, tu jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Sowieci mieli taką filozofię, że pojazd musi być względnie dobrze opancerzony, a jednocześnie musi być możliwie najlżejszy, więc co robili? No, przycinali na kubaturze wnętrza, bo wtedy można go było odchudzić, a w miarę dobrze opancerzyć. Chociaż rzeczywiście z tym opancerzeniem to różnie bywało. Znaczy, ja bym trochę inaczej o tym powiedział. Maksymalnie wykorzystywali limit masy, jaki dawała im transmisja, układ przeniesienia mocy. Jakby pod tym kątem, nie? Dlatego wszystkie te ruchy, które masz tutaj, ukształtowania kadłuba, wysokości, zejść, jakby z wartości tego kadłuba, wszystko po to, żebyś miał ten wóz, tej niepotrzebnej masy jak najmniej. Co za tym idzie, limit masowy wrzucasz mu na przedni pancerz, nie? Przedni i boki ewentualnie do tego. Tak, bo trzeba pamiętać, że te czołgi radzieckie, szczególnie czołgi ciężkie, one mają nie tylko stosunkowo gruby pancerz przedni, ale także stosunkowo gruby pancerz boczny. Tutaj to bodajże jest około 90 mm. Jak się podniesiesz kawałek, to możesz sobie tutaj zmierzyć, proszę bardzo. To jest jego płyta. No. Więcej nie będzie, tyle jest. Dokładnie, więc to było około 90 mm tutaj z boku, jeżeli dobrze pamiętam. No, miarki akurat nie mam. Nie wiem, ja to nie mierzę takich rzeczy, a miarki też nie mam. On jeszcze jest trochę pochylony. Tak, jeszcze jest trochę, ale to jest zbyt małe pochylenie. Parę milimetrów w tym razie. Wiecie, pochylony jest, inaczej, z całą dyskusją na temat pochylonych pancerzy jest pewien drobny niuans. Oczywiście to jest prawda, że geometrycznie wyliczysz sobie zwiększenie grubości przez fakt pochylenia. I to jest absolutnie prawda, tyle wychodzi z geometrii. Z tym, że jak podjedziesz na wzniesienie, to ci się zrobi geometria jeszcze inna, będziesz miał jeszcze większe pochylenie. A jak będziesz jechał w drugą stronę, to ci się to zmniejszy, więc to jest parametr. Skomplikowany temat. Parametr, zresztą, nie wychodzi przy okazji. Parametr zmienny w czasie jazdy. No. Tak, zresztą dlatego w instrukcjach załóg Tygrysów było ustawianie się pod kątem w walce. To było w instrukcjach. No. Żeby kadłub ustawić pod lekkim kątem i wtedy pancerz był względem dla latających pocisków pochylony. Nie jest to wymysł z gier komputerowych, tylko to jest akurat fakt. To co? Nagraliście. A faktem, o którym się nie mówi, to zwróćcie uwagę, że jakby nomenklatura tego wozu jest znana, prawda? Działo samobieżne i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na niego od strony roli na polu walki, to jest największy aliancki niszczyciel czołgów II wojny światowej. Większego nie było. Ani jeżeli chodzi o masę, ani jeżeli chodzi o kaliber. Cięcie. Prawda. Cywil wystaje tam spod tej klej bluzy. No wystaje cywil. Wiem, no i co? Nie regulaminowo. No wiem, i co? Słuchajcie.
Piękną pepeszę. Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy. Upadek III Rzeszy. A i też, no. Także my kompletujemy załogę i zapraszamy was do kolejnych odcinków OIS-u.